Witajcie w kolejnym odcinku, jestem Dragon, to chronik mechany. Zrobimy sobie kolejną misję. Hej, młody! Wysłuchaj mnie, dobra? O co chodzi? Muszę cię pobić. Co takiego? Nie, to nie tak miało zabrzmieć. Cholera. Tak w zasadzie to chodzi o mojego szefa. Chcesz pobić swojego szefa? Nie, absolutnie nie. To o co chodzi? Jakby ci to wyjaśnić? No, jakoś musisz. Powiedzmy, że podsłuchałem swojego szefa. Twierdzi, że mieszkanie w Starym Mieście jest znacznie bezpieczniejsze niż w innych dzielnicach miasta. Powiedział też, że wydawanie złota na ochroniarza to tutaj zbędny wydatek. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi odegrać teatrzyk, bym nie stracił pracy. Mam dać się pobić? Dokładnie tak. Oczywiście dostaniesz za swoje poświęcenie odpowiednią nagrodę. To co dokładnie mam zrobić? Mój szef często przesiaduje na ławkach w pobliżu. Masz brzmieć groźnie, tak aby mój szef się przestraszył. I wtedy wkraczam ja. Pokonam cię i udowodnię, że ktoś taki jak ja nadal jest potrzebny. Umowa stoi? Dobra, niech będzie. Dobrze, pomogę ci. Wyśmienicie! Jeżeli wszystko się uda, to jutro około północy będę tu na ciebie czekał. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. No, gdzie ty masz tego swojego szefa? Są na to duże szanse. Co słychać? Polityka jest iście fascynująca. Gdyby było w niej więcej ludzi kompetentnych, a nie dorobkiewiczów, to wszyscy byśmy na tym skorzystali. To nie jest twój szef? Dokładniemy? To nie jest twój szef? Mnie i tak nikt nie pyta. Wszystko jest możliwe. Może prześpię do nocy? Znasz już moje zdanie. Pójdę znajdę jakieś łóżko. Czemu nikt mnie nie słucha? Kto ci to powiedział? Niemal przez cały dzień. Będę tutaj mam szefa. Wyskakuj ze złota, stary dziadu. Ej, co? Co się dzieje? Pomocy! Nie obawiaj się, szefie! Obronię cię! To będzie ciężko dla ciebie. Jakieś bajki ściemne. Ha! Zostałeś pokonany, ty bandyto! Zejdź mi z oczu, albo cię jeszcze raz pokonam! Bandyto... Będziemy się przestać znowu. Czego u diabła chcesz? Przestań, bym się chciał. Zrobię ci mój zbrój. Mi to ściągał. Chyba nie... Biedaku.
Naprawdę sądzisz? Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Zniknął. Niektóre problemy same się rozwiązują. No to jeszcze raz nim się przespać do północy. Chyba nie jest. Ale... Nie tutaj. To mnie nie chce wpuścić. Stoi. I o to chodziło! Brawo! Teraz mój szef myśli, że nawet tutaj jest niebezpiecznie i mojej pracy nic nie grozi. A co z moją nagrodą? A, prawda. To powinno ci wystarczyć. 120 kniszków tylko. Ale 1200 ekstra, proszę o to. Także to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostaw suba, w górę, komentarz. Mi się już w kolejnym filmie.